Dobra. To ja mogę tak go trzymać po prostu? Tak. Dobra. Ale a masz telefon? Tak. Witajcie, to jest Q&A na kanale Just Freestyle. Jesteśmy w hali Gwardii przed finałami Red Bulla. Odpowiadamy na wasze pytania dotyczące Lubasz Freestyle Night. Obok nas organizator tego jakże wielkiego turnieju, jakże świetnego turnieju Przemysła. Mistrze. Siema, cześć. Włączę wasze pytania. Może jakieś kilka słów wstępnych na ten czas, jak będę szukać tych pytań o Lubaszu, no, powiesz? No dobra, no to przede wszystkim 6. edycja turnieju zaczyna się bodajże 17 stycznia 2019 roku. To na pewno. Standardowo w Lubaszu. Rejestracja już tak naprawdę jest otwarta. Otworzyliśmy zapisy dzień przed Błaszki Freestyle Cup. Strona lfn2019.pl. Także tu się wyświetla. Tu się wyświetla, tu gdzieś mamy pasek, który Grzesiek na pewno fajnie zamontuje. Takie. I generalnie spróbujemy najpierw odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, bo jest to przygotowane na grupie Just Freestyle. Brzezik je będzie czytał, a później ewentualnie podsumujemy to jeszcze i powiemy do was kilka słów. Olek Stępień, ile dni będzie trwał? Ile nie trwa Elefant, tyle co zawsze, czyli przyjeżdżacie w czwartek, wyjeżdżacie w niedzielę. Ale na jakichś banerach i grafikach jest napisane od 17-19, bo po prostu nie braliśmy pod uwagę dnia wyjazdu, czyli 20 stycznia. Także 3 doby jesteście w Lubaszu. Dobra, więc ja mam teraz pytanie do mistrza odnośnie zapisu na konkurencje lowerowe na LFN. Bodajże w tym roku jest tak, że jak zapisujemy się na daną konkurencję, to nie możemy się zapisać na każdą oddzielnie, tylko od razu w pakiecie mamy Airbeast, taki pakiet, tak? Tak, coś takiego czyli wymyśliliśmy. Challenge bodajże Siegfried i Ironman. Jak to będzie działać? Czy na przykład jak się zapiszę na to, to muszę brać udział w 3 konkurencjach, czy po prostu mogę, czy to jest tak dla uproszczenia? Po prostu mogę wziąć udział w 2 konkurencjach. To znaczy generalnie tak, zamysł był taki, aby zrobić jedną klasyfikację generalną, żeby wybrać jakby najbardziej kompletnego aerowca, czyli ktoś, kto po prostu najlepsze wyniki osiągnie w tych 3 konkurencjach. Natomiast równie dobrze możesz wystąpić w jednej, w 2 lub w 3 konkurencjach. Natomiast ta główna nagroda powędruje do gościa, który w łącznej klasyfikacji generalnej otrzyma najwięcej jakby punktów. Okej, ale czy w takim wypadku będą też tak jakby osobne nagrody za każdą konkurencję, jakieś wyróżnienia, czy będzie tylko jedno główne jako te 3 konkurencje razem? To znaczy będą mniejsze nagrody za wygranie Siegfried, Challenge'a oraz Ironmana. Tylko za zwycięstwo. Tak, za zwycięstwo. Czyli statuetki, tak? Tak, w zależności od tego jak to wszystko oczywiście się w budżecie rozwiąże finansowo. Natomiast taka główna nagroda powędruje do osoby, która osiągnie najlepszy wynik w 3 konkurencjach. Wiadomo, że nie będzie tak, że ktoś będzie za każdym razem na podium w każdej konkurencji, mam tego świadomość, ale chcę zobaczyć ciekawości, kto w tym jakby cyklu całym zajmie najwyższą lokatę i to będzie troszeczkę taki trochę smaczku doda całej rywalizacji, także oprócz tego, że będzie Challenge, Siegfried i Ironman, będzie jedna duża klasyfikacja generalna i w niej za łączną punktację będą lepsze nagrody. Tak to przewiduję. To ciekawy pomysł według mnie. Bo tego nigdy nie było. Mam nadzieję, że ta punktacja też będzie, że tak powiem, dosyć sprawiedliwa, nie? Bo to ciężko Ciężko wyważyć, więcej, wiem nie? o tym, ale to już będę uzgadniał bezpośrednio z sędziami, szczególnie rozumiem. Z tymi, którzy są związani z RM. Czyli nawet jak ktoś się nie czuje mocny w danej konkurencji, to myślę, że jednak warto wziąć się na udział, żeby... Nawet symbolicznie dla siebie, nawet tak. Nawet symbolicznie, albo nawet żeby może zająć tam niekoniecznie jakieś wysokie miejsce, ale może takie troszkę dalej, to może jednak poskoczymy wtedy w ogólnej klasyfikacji. No pewnie. To mogłem się zapisać w to. Ale możesz zmienić jeszcze, więc tak? Spokojnie, tak. Ale generalnie no to... Chcę coś nowego, po prostu prowadzić, zobaczymy jak to wyjdzie, ale oprócz tego... No... Bo nie chciałem na przykład w Siegfried brać udział, ale chciałem w Challenge. Na przykład w Ironmanie, nie chciałem, a w Siegfried Challenge spoko. Mhm. Ale Ironman będzie na sam koniec po Siegfried, więc nawet dla sportu możesz właśnie, sobie zagrać. Właśnie, a jak to będzie wszystko w jednym dniu? Nie. Challenge z tego co pamiętam jest wpisany w piątek, harmonogramie na wieczór. A w sobotę będzie najpierw Siegfried, a później będzie Ironman, czyli rozłożyłem to tak, żeby w miarę siły podzielić. Dobrze, bo challenge jest najbardziej czasochłonny, najbardziej ogólnie, no najcięższy jest, nie? Tak, zgadza się, a Siegfried to jest po prostu, no 3 triki trzeba zrobić, masz ileś tam 7 prób powiedzmy, a Ironman jest już tak na sam koniec, więc myślę, że ludzie sobie siłowo z tym poradzą, nie? Także tak to będzie wyglądało. I mam odnośnie tego tematu bardzo fajne pytanie, dostał 13 lajków, Bartek Żmijewski. Czy na challenge'u będzie czwarta tabelka, tak jak na Super Bowlu? O, też właśnie myślałem o tym.
To tak naprawdę tego w ogóle jeszcze nie obmyśliłem tego tematu, więc to zależy tak naprawdę od freestylerów. Skonsultuję to pewnie z gronem osób, które jakby o challenge'u wiedzą więcej niż ja, bo ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby podejmować decyzję. Także zrobię jakąś małą ankietę, ale nie zaangażuję do nich wszystkich freestylerów, tylko powiedzmy zawodników, którzy się zapiszą na tą konkurencję. I oprócz czego jakiś głos decydujący będą mieli sędziowie i wtedy wspólnie podejmiemy tą decyzję, bo ja nie chcę tego narzucać, bo nie ma sensu. Po prostu tak, żeby było wygodniej dla freestylerów. Ja żebym dodał może swoje 3 grosze do tego. Myślę, że jak najbardziej to by było dobre rozwiązanie, gdyż praktycznie rok w rok było tak, że ta sama tabelka jest na Super Bowlu. I jak jest jakaś innowacja na Super Bowlu, jeżeli chodzi o challenge, to myślę, że jednak fajnie by było też, żeby było tak na innych turniejach, nie? Żebyśmy się nie zamykali tak jakby w jednym tym schemacie, tylko byli otwarci na różne rozwiązania. Ta czwarta tabelka jest dosyć taka, no, kontrowersyjna, jakby nie patrzeć, bo już jest ich dużo, 4, ale z drugiej strony według mnie teraz każdy freestyler znajdzie coś dla siebie, bo jednak Becky, tam ogólnie Becky Lebiody, to jest ta kolumna, to też troszeczkę już taki inny styl można wyróżnić. I myślę, że to jest naprawdę dosyć ciekawa opcja i więcej osób przez to może właśnie wystartować w challenge'u i może też być, różne wyniki przez to. Myślę, że jak najbardziej ja jestem na tak, żeby było tak samo jak na Super Bowl. Zresztą ja też wychodzę z założenia, że jednak na swój sposób to jest taki zimowy Super Bowl, bo ciężko jakoś wziąć pod uwagę inny porównywalny turniej, jeżeli chodzi o liczbę zawodników. Teraz oczywiście Super Bowl tam przebił około 300 zawodników, natomiast zimę jest to największy turniej. I nie widzę sensu wprowadzać jakichś dziwnych innowacji, tylko jakby zawodnicy mogli jakby zdobywać doświadczenie, żeby na tym Super Bowlu jednak jakieś wyniki osiągać i się do niego w pewien sposób móc właśnie w Lubaszu u nas w Polsce przygotować. Do tego osobiście jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o tą czwartą kolumnę. Ale to jest sprawa otwarta. Przygotować tak dosyć wcześniej właśnie nawet, bo myślę, że na tym Super Bowlu kolejnym będzie też ta czwarta kolumna cały czas. Myślę, że raczej na rok to tylko nie było i to będzie całkiem fajny sprawdzian ogólnie, żeby móc przetestować właśnie czwarta kolumna, czyli dodawanie Abbasów, tak? Do Abbasy, Becky, Lebiody, no takie kombinacje z tego co pamiętam. Ciekawe ogólnie to jest, nie? Ale... Także pomyślimy o tym i na pewno jakaś będzie debata pewnie na grupie Polish Freestyle albo na JF i kilku erowców na pewno się wypowie i liczę się z ich głosem, bo jakby no to jest robiona konkurencja dla freestylerów, nie dla mnie, więc ja na pewno nie będę z góry nic narzucał, bo to nie ma żadnego sensu. No i prawidłowo, jak najbardziej. Z Airbeast przeskakujemy na battle. Tutaj mam takie dwa pytania, które można połączyć. Olek zapytał, jaki będzie system w battle, a Dominik Bartosiewicz napisał, czy będzie w battlach czas no limit, tak samo jak na Mistrzostwach Polski w Chępicach? No to przede wszystkim, jeżeli chodzi o formułę battle. Z racji tego, że to wszystko się rozciągało dość mocno w czasie, bo mamy tych zawodników bardzo dużo, nie wiem czy zwróciliście uwagę w harmonogramie, na eliminację są wpisane tylko 3 godziny, co wydaje się niemożliwe, ale będzie taka jedna innowacja, o której już mogę powiedzieć, że będą rozgrywane battle w 2 miejscach naraz na hali i jest to może dość taki ambitny plan, ale chcę, żeby te battle były skoordynowane w pełni, że będą 2 trójki sędziowskie i w tym samym momencie te battle będą się rozpoczynać i kończyć. Pewnie kilka battle będzie pojedynczych w zależności od tego, jaka będzie dysproporcja między U18 a battle open, bo nie może się zapisać na jedne i na drugie, tylko na jeden z wybranych turniejów. Więc tak plus minus na pewno około 10 do 15 battle będzie równocześnie rozgrywanych. Będzie jeden prowadzący, będą 2 stanowiska sędziowskie, także myślę, że uda się to przeprowadzić i będę nad tym dość intensywnie myślał. Natomiast jeżeli chodzi o same formułę battle, to nie przewiduję w tym roku na pewno battle no limit, bo przy tej liczbie zawodników jest to niemożliwe do rozegrania. Chyba, że finały. Natomiast z perspektywy organizatora także wiem, że to po prostu może mi bardzo mocno rozjechać harmonogram, a na to nie jestem na pewno przygotowany. Natomiast jeżeli chodzi o finały, to rozważam może nie tyle battle no limit, co wydłużenie czasu gry do 45 sekund, przy czym te 15 sekund będzie na takie luźne gesty, reakcje na zmiany, żeby nie było po prostu takiej spiny czasowej. Natomiast no limit uważam, że wymaga jeszcze testów na innych turniejach i ja może w przyszłym roku, jeżeli jeszcze Lubasz będzie, to będę dopiero to rozważał. Na ten moment za dużo jest zawodników, żeby open battle według mnie przeprowadzać. Na pierwszym elefenie podobnie zrobiłeś chyba, no było 40-sekundowe wejścia. Były 40-sekundowe wejścia, tak, a teraz rozważam 3 wejścia po 45 sekund, ale na finałach bądź od top 32, tak by to wyglądało. Okej, czyli rozumiem, mistrze, że tak jak na tego Super Bowlu, jeżeli chodzi o ten system 2 scen, tak, naraz. Tak. W tym roku też tak było, właśnie chyba pierwszy raz bodajże, że w eliminacji właśnie ogólnie różne kategorie odbywały się w tym samym czasie. Czy ogólnie wiadomo, z perspektywy widza nie jest to jakieś super komfortowe, gdyż nie możemy oglądać tego i tego naraz, no ale oczywiście są to już takie czasy, że freestylerów jest mega dużo i organizatorzy jednak jak na tego Super Bowla przyjeżdża 400 osób, to muszą jakoś to pogodzić, tak? Zgadza się. Właśnie chodzi o czas, więc musimy być jak najbardziej wyrozumiali i jak najbardziej no
musimy przystać na ten pomysł. Tak, z tym, że chcę to rozwiązać tak, żeby wszystko było widoczne dla widza od początku do końca i będzie jedna muzyka. To jest takie dość może trudne wyzwanie, ale myślę, że sprostamy. Będą szczegółowo zrobione harmonogramy co do minuty i będę chciał tego harmonogramu pilnować. To jest jedna rzecz, a druga, że po prostu będzie jeden konferencjer i będzie to coś zdecydowanie nowego, ale myślę, że ten pomysł może się sprawdzić, zobaczymy i w tym sposobem wszyscy zaoszczędzą siły, w tym sędziowie i będzie to wszystko, dla wszystkich prostsze, a tym samym więcej zawodników będzie miał więcej czasu na odpoczynek, a nie, że będą tkwili na tej hali przez powiedzmy 7 godzin czekali na swoją badlę. Tak, no to, będzie to jest kiepskie właśnie. No, no właśnie. Teraz tutaj na Red Bullu zrobili coś takiego, że grasz na przykład 3 batle i potem masz czekać kilka godzin, żeby zagrać jeszcze jedną batlę. Tak, to się mija z celem według mnie, więc na pewno tego nie będzie. I to, co jeszcze zmieniłem, to że już w piątek będzie Top 32 rozgrywało swoje batelki, czyli tak naprawdę na sobotę już każdy wie, kto gra w finałach. O, no to też jest. Tak, kto gra w finałach, czyli będą przygotowani. Tym samym sposobem ja będę mógł przygotować też jakby dla wszystkich jakieś zdjęcia, może jakieś krótkie intro, bo będziemy znali dokładnie tą szesnastkę, więc będą jakieś wizualizacje, kto w szesnastce gra, będzie można sobie poobstawiać, kto jak Fajnie. Daleko w terenie zajdzie. I oprócz tego będą oczywiście te finały B, które były w tamtym roku. O. Także tak to wygląda. Ja jeszcze dodam coś od siebie. Chodzi mi o to, że były takie sytuacje na Lubaszu, które szczerze mówiąc nie podobały mi się. Mhm. Pod tym względem, że przykładowo Secret to był dla mnie największy problem. Że zapisała się pewna ilość uczestników, przykładowo 20, ja byłem przy, nie wiem, 15 na liście. I nagle się okazywało, że już można się środek i zagrać. Dokładnie, że po prostu część osób nagle no od tak się wypisała, gdyż jeszcze nie wiem, pół godziny wcześniej deklarowali, że na ostatnich zapisach, że będą startować i po prostu jeśli ja się byłem przygotowany na rozgrzewkę, wiadomo, tak sobie wyliczałem, nie wiem, kilku zawodników przede mną, wiadomo, jeden zawodnik ma jakieś 5 minut, żeby idealnie jednak tak wystartować z czasem i właśnie potem się okazało, że 6 zawodników, co byli przede mną, nagle zrezygnowali i ja musiałem startować wcześniej niż się spodziewałem i nie byłem na to totalnie przygotowany. No, czy da się na przykład coś takiego zrobić, że nie wiem, ostateczne zapisy na przykład sprawdzanie jakieś listy może 30 minut przed zawodami. Tak, myślę, że jak to najbardziej. To jest dla mnie, kurczę, no taki dosyć... Może nie, to jest ważne, ja rozumiem, o co chodzi. Osobiście dla mnie to było mega ważne, bo myślę, że coś takiego może właśnie w tej konkurencji wpłynąć na właśnie potem na wyniki, nie? Gdyż właśnie ten czas, ta rozgrzewka jest dosyć istotna właśnie i to mnie trochę irytowało zawsze, że ktoś się zapisywał, a potem nagle okazuje się, że w ostatniej chwili jednak mówi nie. I właśnie chodzi mi o to, że jak ktoś się zapisuje już tak ostatecznie, nie wiem, tego dnia, co już jest konkurencja, żeby po prostu jakoś potwierdził może to, czy startuje, czy nie, czy jest w stanie startować, czy może źle się czuje, nie może, nie wiem. Żeby jakoś to miało ręce i nogi po prostu. Rozwali czasik free? Nie? Okej. No to z jednej strony na pewno już teraz możemy zaapelować, jako my wszyscy tutaj w trójkę do zawodników, o to apelujemy, abyście jednak podchodzili do sprawy poważnie i po prostu nas poinformowali sędziów. A oprócz tego myślę, że pojawią się jasne komunikaty przez konferencjera, że każdy z zawodników, przykładowo mamy o 15 sikwi rozpocząć, o 14.30 muszą zgłosić swoją gotowość lub niegotowość do startu i wtedy raz jeszcze tworzymy listę i tym samym przypisujemy plus minus 5 minut przykładowo na jednego zawodnika i wtedy każdy zawodnik może oszacować się odpowiednio rozgrzać adekwatnie do swoich potrzeb i będzie wtedy wiedział, kiedy wystartuje. No bo jest to ważne, wiem tak samo jak ja na przykład gram pokazy jakiekolwiek, to wiem, że na przykład ja muszę 12 minut mieć na rozgrzewkę i to jest taki czas dla mnie optymalny na rozgrzewkę, nie więcej, nie mniej i to jest taki optymalny czas, który mi pozwala się najlepiej przygotować. No także, więc świetnie taki czas. Także jak najbardziej, także takie uwagi jak jakieś macie, takie już detale, to na pewno możecie o tym nas informować, no bo to jest ważne i później ja chciałbym, żeby te sportowe wyniki były adekwatne do tego, kto przyjechał i żeby najlepsi z najlepszych mogli zwyciężyć, a nie żeby przez jakieś sytuacje losowe te wyniki zostały wypaczone, bo też nie o to chodzi. Żeby to się rozgrzewasz. Roxana napisała, czy osoba nieletnia może być na turnieju bez rodziców? Może być tak, jak to było w poprzednich latach. Oczywiście będzie trzeba mieć odpowiednią zgodę od rodziców, która będzie już niebawem do pobrania na stronie. I taką zgodę trzeba najpierw zeskanowaną i podpisaną przesłać na maila zawodów, a oprócz tego dostarczy ją w wersji papierowej w dniu zawodów. Tak to będzie wyglądało. Nagrywasz mnie? Nagrywam się. Patrz, to jest mega. Powiedzmy też, jeśli oglądają nas rodzice freestylerów, czy ich syn lub ich córka będzie bezpieczna lub bezpieczny na turnieju? No myślę, że tak, bo za każdym razem jakby ja robię co w mojej mocy, żeby nic złego nikomu się nie stało. Zresztą
jak to freestylerzy pewnie widzą, że ja chodzę zaangażowany, wręcz opieprzam wszystkich po prostu po kolei, żeby wszystko odbywało się zgodnie z planem. Też mam nad tym oko, oprócz tego zawody są też co roku ubezpieczone, jest na miejscu służba medyczna, jak coś się by, nie daj Boże, działo, to oczywiście od razu reagujemy. Jak w tamtym roku Wiesiu miał coś z nogą, to od razu pojechaliśmy tak naprawdę do szpitala, bo chyba skręcił kostkę, także można być o to spokojnym i też zawsze nie jest tak, że ktoś samemu sobie zostanie freestyler, że są na tyle zwartą grupą, że zawsze można liczyć na kogoś wsparcie zawodników dorosłych. A oprócz tego jest oczywiście całodobowa opieka w internecie, która nad wszystkim będzie czuwała, a oprócz tego też zawody już zostały skrócone, jeżeli chodzi o harmonogram, i o wcześniejszej godzinie około 21 i 22 już będą z powrotem wszyscy codziennie w internacie. Tak to będzie wyglądało w tym roku. No i jeszcze jak idziemy z internatu na salę, to idziemy, zbieramy się w jedną grupę jakąś ustaloną, najmłodszych dzieciaków i idziemy. Tak, nie jest tak właśnie, że idziemy, że każdy idzie sam. Pojedynczo, tak? Tylko z reguły jest taki komunikat, że na przykład Jarzębo, tam Brzezik, Lipa jest na dole i czeka na was i na przykład 15, poza 15 minut wszyscy się zbieramy, idziemy jedną grupą po prostu na halę. Oczywiście tam jest tylko, trzeba jedną ulicę tak naprawdę przejść, żeby na halę dojść, ale zawsze to jest bezpiecznie i pewnie, jeżeli idziemy właśnie taką zwartą grupą. I oczywiście to potwierdzę, gdyż miałem 15 lat, jak byłem na pierwszym Lubaszu, w sumie ledwo skończyłem 15 lat, więc no, byłem jeszcze stosunkowo młody, oczywiście teraz też dzieciakiem jestem. Byłeś. Ale oczywiście potwierdzam te słowa jak najbardziej, nic mi się nie stało, żyję, więc... Także robimy co w naszej mocy, żeby wszystko było w należytym porządku. Jeszcze coś w tym temacie, Krystian Szydełko, co jeśli bym pojechał bez rodziców, ale z ziomkiem, który ma 18 lat, żeby byłby pod opieką? Jeżeli ten ziomek nie jest freestylerem, to jakby no, nie ma dla niego miejsca, bo mamy złe doświadczenia z osobami trzecimi, które nocowały. Możesz oczywiście przejechać z kolegą, ale wtedy nie możemy zagwarantować wam noclegu, także możesz wziąć udział w turnieju bez możliwości noclegu, jest taka opcja w rejestracji oczywiście. Zatem nocleg tylko dla freestylerów. Tak, nocleg jest tylko dla freestylerów lub dla rodzica. Tu wyraźnie wskażemy dla rodzica lub opiekuna prawnego, to wtedy tak. Ale tak, to nie przewidujemy, jednak mam ograniczoną liczbę miejsc, w tym momencie jest to 149 miejsc, być może jeszcze dojdzie 20, z czego około 12 trzeba przeznaczyć na ludzi, którzy są w sztabie organizacyjnym i sędziów, więc zapisujcie się, bo jest 130 parę miejsc na ten moment, wolnych. Ja już zapisany jest. Agata Kluska, jak z dojazdem? Własny czy jesteś zorganizowany? No generalnie na zawody się, jak na każde zawody freestyle'owe w Polsce, jeżdżę się na własną rękę, ale opcjonalnie będzie można skorzystać z transportu już z dworca z PKP, ale istotna zmiana. W tym roku autobus, który był zawsze podstawiony do Wronek, nie będzie podstawiony do Wronek, tylko do Szamotu, czyli stacja bliżej w kierunku Poznania, bo we Wronkach jest jakiś remont mostu i nie można tam dojechać, więc osoby, które jadą z Polski, generalnie będą miały jeszcze krótszą podróż, a porównywalna jest odległość między Szamotułami a Lubaszem, jak to było Lubasz-Wronki. Czyli pamiętajcie, PKP, Szamotuły, tam będziecie się wszyscy kierowali w tym roku. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Nowe połączenie trzeba znaleźć. Nie, to sama trasa. Tak? Tak, ta sama trasa i nawet więcej pociągów z Poznania dojdzie do Szamotu niż do Wronek, więc nie ma problemu żadnego. I Roxana Kunaszyk właśnie też zadała pytanie, jaki koszt? Jaki koszt? W tamtym roku było to 185 zł, w tym roku jest to 10 zł więcej, czyli 195 zł. Są ceny wliczone noclegi, udział w dowolnej liczbie konkurencji i możliwość skorzystania z tego transportu z dworca PKP Szamotu. Tak to wygląda. Jak wygląda? Nie ma żadnych wysiłków. Można dobrać opcje, ale jakby nie możemy w tym roku tego wziąć na siebie, bo tak naprawdę w tym roku ja jakby czuwam w 100% nad budżetem. O tym myślę, że jak będzie okazja, opowiem na samych zawodach. Ale te posiłki są tam? Posiłki będą, ale to jest opcja, którą można dodatkowo wybrać, bo ja nie mogę mieć takiego obciążenia w budżecie, bo nie mam pojęcia, jak to się finansowo w tym roku rozłoży. Robię co w mojej mocy, ale podobnie jak w poprzednich latach, jednak duża odpowiedzialność finansowa leżała po mojej stronie. Mogę na marginesie nadmienić, że ja potężne własne środki, co może dziwnie zabrzmi, muszę zamrażać na zawody, ale o tym jeszcze opowiem. Więc ja ponoszę ryzyko finansowe i organizacyjne w tym momencie, więc jakby no ograniczam koszty w tym momencie do minimum. Ale oczywiście tak, aby nie wpłynęło to jakby na komfort freestylerów, bo to jest dla mnie cel nadrzędny cały czas. Piotrek Kowalczyk, do kiedy można się zapisać? Do wyczerpania miejsc. Ciężko mi powiedzieć, kiedy to nastąpi. Maksymalnie do 31 grudnia, bo turniej zaczynamy 17 stycznia.
Mam nadzieję, że rejestrację zamkniemy przed świętami. Czyli do końca roku. Do końca roku w teorii, natomiast praktyka mówi to, że zawsze te miejsca kończyły się szybciej niż to było, niż przewidywałem. Także myślę, że teraz już mamy za sobą Błaszki Freestyle Cup, teraz będzie za nami już lada chwila Red Bull i po Red Bullu ta rejestracja ruszy i będzie się pojawiało coraz więcej informacji i ta lista będzie się, myślę, robiła coraz dłuższa, więc nie radzę zwlekać do ostatniej chwili, no bo może być kłopot. Tak więc zbierajcie pieniążki, babcie, dziadkowie, ciocie, rodzice. Liczcie na wsparcie. Ten Franz, Adrian Franz zapytał się, jakie kategorie są przewidziane podczas LFN? Jakie kategorie są przewidziane podczas LFN? No to mamy tak, przede wszystkim ta główna kategoria, czyli Battle U18 i Battle Open są podzielone na battle finałowe i battle finały B, no bo część zawodników weźmie udział w U18. Oprócz tego będzie na pewno rozegrana konkurencja panna. Ale C już idea nie ma, tak? Słucham? Battle C i D. C i D nie ma, bo po prostu odeszliśmy od tego pomysłu na rzecz Battle U18, tak? Mhm. Czyli to jest to. Mamy oprócz tego Female Battle, bo jakby ja jestem zwolennikiem tego, żeby dziewczyny mogły sobie normalnie rozgrywać zawody na takim turnieju jak Lubasz Freestyle Night, mimo że tych dziewczyn jest mało, ale myślę, że jak najbardziej na to zasługują, ale i trzeba myślę, je dopingować. W tej edycji, która będzie, to będzie dużo więcej dziewczyn. Lena zapowiadała, Agata Kluska. Ja jestem za jak najbardziej, bo im więcej, tym lepiej tak naprawdę, bo jakby no, tych dziewczyn jest dalej mało, to community jest dużo słabszy niż ta męska strona, a ja będę na pewno to wspierał. Pozdrowienia oczywiście dla Martyny, dla Kaliny i dla Aguśki. I Roxana jeszcze. I Roxany, i Żanety, i Asi, i dla wszystkich innych. Agata Boguska. Agaty, no. I dla wszystkich innych freestylerek. Także, no to dużo tych dziewczyn już. Tak, no, trochę już mamy. Fajnie jakby wszystkie przyjechały, także pozdrawiam Was z tego miejsca i oczywiście zapraszam Was na zawody. Im więcej, tym lepiej. A jak pamiętamy, kiedyś mieliśmy nawet Kitty na zawodach. Startowała, nie tylko sędziowała. Teraz tu sędziuje. I teraz tutaj na Red Bullu sędziuje. I Aguszkę i Kalinę mamy w czołowej czwórce, także zapraszam dziewczyny jak najbardziej na turniej. Czy to jeżeli chodzi o Female Battle. Już wspomniana panna, na pewno będą zawody w pannę, będą to zawody jakby pod szyldem Justek Freestyle. Justek się tym będzie kompleksowo zajmował, także myślę, że będzie to fajnie wyglądało w Błaszkach z tego co widziałem, bo akurat już na finałach nie byłem panny, ale widziałem, że to był fajny turniej, także myślę, że będzie klimat. I oprócz tego coś, jakaś gratka dla erowców, czyli będzie wspomniane już wcześniej Airbeast, czyli połączenie Siegfried, Challenge'u oraz Ironmana. Można startować w wszystkich trzech konkurencjach i walczyć o zwycięstwo w takiej klasyfikacji generalnej lub wystartować sobie tylko w jednej z wybranych konkurencji. Rutyny w tym momencie nie ma, harmonogram jest w tym momencie już na maksa, chyba napięty, chociaż na stronie tego może jeszcze tak nie widać, ale oprócz czego, oprócz konkurencji możemy wspomnieć, że prawdopodobnie będzie taka pierwsza debata. Pojawia się czasem tak pół żartem, po serio pytanie, co z tym free? I w związku z tym spróbujemy zorganizować taką debatę na temat... No już to planowałeś. Tak, czasu. Planowałem to już od 2 albo 3 lat i myślę, że tym razem uda się to zorganizować wspólnymi siłami i będzie kilka takich paneli dyskusyjnych. Ja mam nadzieję, że jeden panel też przeprowadzę, bo chciałbym jakby przedstawić budżet LFL, jak to wygląda, z jakimi problemami się boryka organizator, także mam nadzieję, że to kogoś zainspiruje i naświetli. Bardzo ciekawy temat. Mamy nadzieję, że właśnie przez taką debatę niektóre sprawy, które nie są właśnie wyjaśnione konkretnie, właśnie zostaną wyjaśnione i wiele osób zrozumie rzeczy, których wcześniej nie rozumiało. Byłoby świetnie, no bo czasem się... Ale ten nie żyje. Tak, bo czasem zmagamy się z różnymi absurdami i takimi sytuacjami, o których jakby zwykły freestyler nie ma pojęcia, a często jakby spotykam się, ale czasem z pochwałami, czasem z krytyką, ale jak ktoś nie ma z tym do czynienia, to nie bardzo wie, z czym to się je. Tym bardziej mieszanka pokoleń, fajnie było, jakby była właśnie na tej debacie. Każdy ma swój punkt widzenia. Tak, także na to liczę, na Waszą obecność, będzie to któregoś wieczora na hali, także zapraszam już teraz wszystkich na miejsce i myślę, że skorzystacie i dowiecie się o paru niuansach i z czym to się wszystko wiąże tak naprawdę. Team Battle też odpadły, nie? Team Battle też odpadły, ale to myślę, że jest pomysł, który jest warty jakby uwagi i na przyszłość. No ja nawet chciałbym kiedyś, może się uda zrobić taki międzynarodowy turniej, w którym reprezentacje państw startują, a nie zawodnicy indywidualni. To byłoby coś nowego, natomiast no, trzeba byłoby się zastanowić nad formułą dokładnie, ale jest to też coś ciekawego, ciężko, innego. Ciężka, ale do zrobienia i na pewno widowiskowa dla publiczności, ale też bardzo trudna do oceny, trzeba powiedzieć. Dokładnie. I właśnie te reguły wszystkie, nie? Tak, to jest skomplikowane. To będzie mega ciężkie. Ale tam jak w Czarnkowie był Team Battle, to naprawdę świetnie się grało. Fajnie, to wyszło. To takie widowiskowe. Także Czarnków też dobrze wspominam pod tym względem i to było coś też wtedy innowacyjnego, więc może się uda kiedyś jeszcze taki pomysł zrealizować. Zobaczymy.
Mam jakieś jeszcze pytania. Leja zadał, kto będzie sędziował? Kto będzie sędziował, jak wiecie, wam nie powiem. Ale już lada dzień będę jakby bukował loty dla pierwszego zawodnika z zagranicy. Będzie dużo zagranicy sędziów, tak? To znaczy chciałbym i ogólnie chciałbym, żeby ludzie jakby pomogli mi jakby promować zawody na Instagramie, chociaż w swoich relacjach, bo wtedy jeżeli nagle pojawi się tych relacji kilkanaście z jakąś grafiką Lubasza, to wtedy bardziej przykuję uwagę zawodników z zagranicy, bo na nich mi też bardzo zależy. Każdego kompleksowo jakby chcę obsłużyć, w tym sensie, że chcę im pomóc z dojazdami, zaplanować ich transport. Żeby zamiast nocy na Soro pojechali do, tak, Lubasz. Akurat to bym się nie bał, bo Soro będzie z tego co wiem w lutym, bo Simon do mnie pisał, ale myślę, że pomogę z zagranicznym, tylko jakby wiem, że sam się nie przebije, tylko masa freestylerów musiałaby się po prostu zainteresować i wrzucić coś na swoją relację, żeby po prostu to się przebiło i łapać duże zasięgi. A jeżeli chodzi o sędziów, no to chcę jak najwięcej tych zawodników z zagranicy, ale no ja mogę do nich pisać, ale nie każdy odpowiada, nie każdy ma czas, ale będę robił co w mojej mocy, jak co roku. Osobiście rozmawiałem wczoraj z Achmadrezą i powiedział, że właśnie postara się znowu być tak na Lubaszu, więc no myślę, że fajna opcja. Wczoraj powiedział, że może jakaś malutka podpowiedź co do pierwszego sędziego? Erowiec. Erowiec? Tak, czyli mamy być zadowoleni. Może i tak, a co do Achmadrezy, to wiem, że się wybiera. Pierwszego Ricardinho. Nie, to nie Ricardinho. To nie na budżet, to nie na budżet Lubasza, natomiast Achmadreza tak, faktycznie niedługo Roberto będę. Roberto Carlos. A może i Carlos. Będę mu jakieś zaproszenie wizowe wysyłał. Mamy już Kunala z Indii na liście zawodników. Tak, dwóch tak zawodników z Hiszpanii, także mam nadzieję, że lista się rozkręci. I oprócz tego Guzik wygrał już wpisowo na Lubasz w Błaszkach, także ja rok temu wygrałem, kurczę. Rok, ja temu, wygrałem, rok temu wygrał Brzezik, także myślę, że będzie poziom fajny. Zadbamy o prawę i mam nadzieję, że wbijecie do nas, bo zapowiada się nie tylko zawody, ale też bardzo duży meeting i przede wszystkim chcemy, żebyście czuli klimat zawodów, po prostu przeżyli to tak, jak kiedyś były zawody w Pyrzycach, duże, otwarte zawody. Takie same chciałbym, aby co roku odbywało się w Lubaszu, także chyba tyle. Tak więc wbijać na Lubasz, niesamowity klimat, niesamowity turniej, niesamowite emocje i niesamowici ludzie. Tak. Do zobaczenia, cześć. To dzięki za wasze pytania. Jeśli macie jeszcze jakieś, to napiszcie tutaj w komentarzach. My się z wami żegnamy. Zachęcamy was do przyjazdu na Lubasz i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trenujcie i wchodźcie skała na grupę. O jeden, jak się zasiedzieliśmy, długo to trochę.